Mamy dzisiaj wernisaż wystawy Fintech, technologia dla zielonej przyszłości. Wystawa została przygotowana i kuratorem tej wystawy jest ambasada Szwajcarii w Polsce. Ta wystawa prezentuje najnowsze osiągnięcia nauki i technologii w szwajcarskich instytucji badawczych, szwajcarskiego przemysłu w zakresie ochrony środowiska, klimatu, gospodarki wodnej, energetyki, elektromobilności, wszystkich tych technologii, które są niezwykle ważne z punktu widzenia tego, jak nasza Ziemia będzie wyglądała za kilkanaście, za kilkadziesiąt i za kilkaset lat. There are propositions from any sector. There are energy efficient cars, there are energy efficient machines, there are even household materials or solar panels, which are a very good solution to make your life less energy consuming. Centrum naukowo-technologiczne, w którym się znajdujemy, to jest też szczególne miejsce, bo tu podpisywaliśmy w trakcie szczytu klimatycznego z panem Bertrandem Piccardem, z władzami miasta Gliwice, z władzami metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej umowy o współpracy i utworzeniu Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. To centrum funkcjonuje, propaguje wiedzę, propaguje osiągnięcia naukowe, badawcze, technologiczne na rzecz klimatu i ta wystawa jest jednym z takich właśnie elementów promocji tych osiągnięć i nawiązywania nowych kontaktów. Też mamy szerokie plany i to nie na jutro, tylko na najbliższych kilka lat co najmniej. Chodzi o współpracę przy organizacji konferencji, warsztatów, na przykład i to z zakresu przedsiębiorczości, czy też przemysłu 4.0. To jest też współpraca albo wsparcie studentów Politechniki, na przykład w postaci praktyk w firmach szwajcarskich siłą rzeczy, bo reprezentuje Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą.